Player's Choice! Czyli wybór gracza to ulubione dwa słowa wielkich korporacji, które wprowadzają do swoich gier drapieżne systemy mikrotransakcji, drapieżne systemy robienia kasy na graczach po prostu, tak? Nie oszukujmy się. Uwielbiam to. Za każdym razem jak wychodzi nowa gra, która ma jakiś gówniany system mikrotransakcji, jakiś gówniany sklepik, to jest wybór gracza, ale to przecież gracz może sobie wybrać, czy chce przeznaczyć swoje więcej pieniędzy na zakup kolejnych rzeczy do gry. My przecież go nie zmuszamy, to jest wybór gracza. My nie mamy z tym nic wspólnego, my po prostu dajemy mu narzędzia na to, żeby mógł wywalać kasę w naszą stronę. To jest tylko jego wybór, my naprawdę nie chcemy, żeby on kupował tych dodatków. Otworzyliśmy mu sklep, ale my nie chcemy, by on korzystał z tego sklepu. Przecież to jest jego wybór. Jeśli by chciał skorzystać z tego sklepu, no to może z niego skorzystać, ale my nie chcemy, by z niego korzystał, bo to jest jego wybór. Ten sklep, no nie wiem, no sam się zrobił, my go nie zrobiliśmy. Kiedyś nie lubiłem DLC-ków, dodatków DLC do gier. Oczywiście z czasem się to jakoś ustatkowało, tak, że firmy przestały już żerować na graczach gównianymi DLC-kami typu zbroja dla konia, tak jak Bethesda to kiedyś robiła. I te dodatki DLC z czasem najczęściej były ok, tak? No, jak mam jakąś grę, którą lubię, to kupuję do niej DLC-ki, jeśli nie są zbyt drogie, albo po prostu czekam na jakąś promocję, coś takiego i jest spoko. Nie cierpiałem też tego, co Capcom robił podczas zeszłej generacji, czyli sprzedawał grę i zakończenie do niej osobno, przez co po zakupie gry musieliśmy kupić jeszcze do niej zakończenie, to też było chore. Ale teraz jest coś najgorszego z wszystkich tych drapieżnych rzeczy, jakie firmy tworzące gry kiedykolwiek wymyśliły. Wspominałem już w jakimś moim materiale w zeszłym roku o tym, co zrobił Warner Brothers ze swoją drugą częścią hitu, jakim był Lords of the Rings Shadow of Mordor. Czyli chodzi mi tutaj o Lords of the Rings Shadow of War. Mianowicie, gra może i jest świetna i tak dalej, ale co zrobiła firma odpowiedzialna za nią na życzenie Warner Brothers? To ostatnią porcję gry, ostatni chapter, ostatni jej rozdział umyślnie sprawili, by było w nim cholernie dużo grindu, byśmy musieli grindować nudno tych swoich orków, grindować całymi godzinami, nie było już żadnej fabuły wówczas, po prostu jeśli chcieliśmy zobaczyć zakończenie gry, musieliśmy grindować i grindować i grindować i grindować i grindować i grindować i grindować. Ale jako wybór gracza był sklepik, w którym mogliśmy za prawdziwe pieniądze kupić sobie po prostu orków. To był wybór gracza! Przecież nie musisz wydawać 100 dodatkowych złotych po zakupie naszej gry na orków, którzy umożliwią ci przejście tej gry. Przecież to jest tylko twój wybór! Player choice! Możesz poświęcić 5, 10, 15 godzin na nudne grindowanie w kółko, robienie tego samego, chodzenie i grindowanie dodatkowych orków, jeśli chcesz zobaczyć zakończenie. No to jest twój wybór! Oczywiście spotkało się to z niesamowicie negatywną reakcją wszystkich, poza oczywiście pewnymi sajtami z pseudo-reporterami growymi, którzy oczywiście tak dla firm specjalnie za kasę bronili tego systemu, twierdzą, że przecież to nic nie robi w związku z balansem gry, to jest tylko wybór gracza, za bardzo panikujecie. Ale z jakiegoś powodu mniej więcej po roku od wydania Shadow of War wszystko to zostało zbalansowane. Znacznie wcześniej zostały wyłączone mikrotransakcje, ale po jakimś czasie, po wyłączeniu mikrotransakcji, gra została zbalansowana tak, byśmy nie musieli w nieskończoność grindować po tych orków i byśmy nie musieli wydawać kasę, czyli czy mi się wydaje, czy gra została specjalnie spierdolona po to, byśmy musieli wydawać kasę po to, by ją ukończyć? A jak było z Battlefrontem 2, gra multiplayer, w której odblokowanie czegokolwiek również trwało godzinę za godziną, za godziną, za godziną, za godziną, nudnego, żmudnego grindowania po to, by móc pograć Darth Vaderem, ale oczywiście zaraz obok był sklepik z gotowymi już do zakupu wszystkimi skinami, postaciami, ulepszeniami. To był oczywiście wybór gracza, player's choice! Nie musisz przecież
przecież kupować tego Darth Vadera, żeby się dobrze bawić, mimo że w poprzednich grach on był już od razu odblokowany. Nie musisz grę przecież kupować tych wszystkich uleczeń, możesz po prostu grindować przez 100 godzin, żeby je odblokować i być na tym samym poziomie gry, co gracze, którzy po prostu kupili. I praktycznie zaraz po premierze okazało się, że wszyscy ci, którzy wydali tam, nie wiem, 200 zł, 300, 400, 500 zł na wszelkie ulepszenia, dominowali tabelki top każdej gry, w każdego meczu w Battlefroncie 2. I jakimś dziwnym trafem, mikrotransakcje zostały wyłączone po jakimś czasie, a po kolejnych miesiącach gra została zbalansowana tak, by działała po prostu bez żadnych mikrotransakcji, bez żadnego grindu. Coś dziwnego. Na początku oni twierdzą, że wszystko jest okej, okay, że gra jest taka, jak być powinna i że nikt nie musi nic kupować, żeby się dobrze bawić, że to jest wybór gracza, ale gdy zaczynają mi się palić koło dupy, to nagle się okazuje, że gra musi być zbalansowana ogromnym patchem po wyłączeniu sklepu, po to, by każdy mógł się dalej bawić. Coś mi tu nie gra, coś mi tu zaczyna świtać. Nie wiem, co to jest, ale pomyślmy dalej. Capcom zapowiedział, że w ich nowym Devil May Cry, która to już będzie część piąta, bo nie liczymy DMC Devil May Cry jako części piątej, czyli to będzie piąta część Devil May Cry'a, gra single player, tak samo jak Shadow of War, w którym i zapowiedzieli, że będzie już sklepik z mikrotransakcjami i będzie można kupić sobie za prawdziwą kasę czerwone orby. Każdy, kto grał w Devil May Cry, wie, że czerwone orby to jest tak jakby punkty doświadczenia w tej grze, czyli za prawdziwą kasę możemy od razu sobie wylewelować postać i odblokować wszelkie ciosy. I to jest wybór gracza! Mam z tym dwa problemy. Dwa problemy o podwójnej mocy. Jeśli to jest wybór gracza, to dlaczego w grze single player, oczywiście należy nie zapominać o tym, że Devil May Cry gra single player, jeśli to jest wybór gracza, to czemu nie wrzucić po prostu tego jako kod, jako cheat code? Pamięta ktoś cheat kody? Były bardzo popularne w grach kiedyś, na przykład w Half-Life 1 czy 2. Nie chce nam się strzelać na początku gry z pistoletu, wpisujemy Impulse 101 i mamy od razu wszystkie bronie, od razu możemy Half-Life 2 zacząć z Gravity Gunem. To jest wybór gracza! W Alien vs Predator 2 możemy, jak ograliśmy tą już grę tyle razy, że nam się znudziło granie jakimś tam obcym w kampanii obcego, to możemy wpisać kod i grać w kampanii obcego jako Bread Alien, albo jako nawet królowa obcych. Wystarczy wpisać kod! Tyle! To jest wybór gracza! W Serious Sam możemy grać na godmodzie, możemy być nieśmiertelni, możemy od razu odblokować wszystkie bronie. Wpisujemy cheat, wybór gracza. Jeśli to naprawdę byłby wybór gracza, to dlaczego nie dać nam możliwości wpisania kodu? No nie wiem, jakoś w poprzednich częściach Devil May Cry, jak dobrze pamiętam, 1, 2, 3 i 4, nie było cheat kodów, nie było możliwości kupienia czerwonych orbów i nikt nie miał o to ból dupy, nikt nie mówił w recenzjach, nikt ci nie skarżył na to: Devil May Cry 3, zajebista gra, ale wiecie, co w niej brakuje? Wyboru gracza. Ja bym chciał na przykład od razu wyjebać 500 zł na to, żeby mieć wszystkie ciosy odblokowane na start gry. Bardzo mi tego brakuje. Normalnie dałbym tej grze 9 na 10, ale tak to nie, tylko 5 na 10, bo nie mogę od razu sobie odblokować wszystkich ciosów, co za gówniana gra. Nie przypominam sobie takiej krytyki, szczerze mówiąc. Każdy się wręcz zachwycał Devil May Cry 3, jak i każdym innym. Tym grom nic nie brakowało. Więc o co tu może chodzić? No, może chodzić o to tak samo jak w Shadow of War, czyli zapewne gra będzie miała po chwili tak dojebany poziom trudności, że nie będziemy mogli jej przejść bez odpowiednich ciosów. I co wtedy zrobi większość graczy, którzy mają jakąś zbędną gotówkę? Kupią sobie Red Orby, odblokują ciosy i przejdą sobie ten zajebiście trudny, niezbalansowany, umyślnie w chuj trudny etap po to, by przejść dalej, będą mogli się chwilę pobawić i znowu dojdą do kolejnej bariery, w którą przyjebią. O tak. I znowu będą musieli... nie chce mi się... Nie mogę tego przejść, nie chce mi się chyba grindować. 50 zł, Red Orby, tak, jedziemy dalej z grą, będzie zajebiście. Wybór gracza! No, na logikę, jeśli firma wprowadza taki system do swojej gry, czy to jest wybór gracza w tej chwili? No nie, ponieważ jeśli tylko by wprowadziła taki sklep i tylko dała do możliwości Red Orby, zakupy tych Red Orbów, kto by z tego skorzystał?
Nikt. Jeśli nie ma takiej potrzeby, to nikt by z tego nie skorzystał. Proste. Dlatego trzeba zbudować taką potrzebę, by ktoś się zdecydował kupić te Red Orby. Trzeba zbudować tą potrzebę, czyli trzeba przyjebać niezbalansowany poziom trudności albo wprowadzić mega żmudny grind, tak jak w Shadow of War. Wybór gracza! W jaką stronę my idziemy z tymi grami? Sorry, ale za mną są gry, które po prostu wkładam do konsoli i od razu gram. Są zajebiście zbalansowane, są mega przyjemne. Grając w nie, nie myślę sobie, kurde, no nie wiem, zapłaciłbym komuś chyba za to, żeby gra się sama przeszła. Bo nie chce mi się w nią grać. Jest zajebista, ale nie chce mi się w nią grać. Wolałbym zapłacić komuś za to, żeby się sama przeszła. Żebym miał już ten najwyższy poziom w Diablo 2. No, zajebiście by było. Nie, bo te gry są dobre, one są zbalansowane, one są stworzone z myślą o tym, że wkładamy taką grę do konsoli, do komputera, gramy, bawimy się, cieszymy z tego, że się gramy. Teraz to już za mało. Teraz nie chodzi o to, żeby gra była zajebista, żeby bawiła graczy. Chodzi o to, żeby robiła przede wszystkim kasę. Jak najlepiej sprawić, żeby gra robiła kasę. Wprowadzić to, o czym przez cały czas mowa. Jakiś gówniany system z mikrotransakcjami i zmusić gracza do tego, żeby z niego korzystał. Tak samo Assassin's Creed Odyssey. Pierwszy Assassin's Creed od czasu Black Flag i drugi Assassin's Creed w historii tej marki, który chciałbym kupić, w który chciałbym grać, przy którym chciałbym się bawić, ale tego nie zrobię. Czemu? Ponieważ gra jest umyślnie niezbalansowana, ma za dużo grindów wprowadzonego, po to byśmy musieli wchodzić na ten jebany sklep Ubisoftu i rzucać w ich stronę kasę, żeby odblokować sobie lepsze pancerze, lepsze uzbrojenie, żeby sobie trochę ułatwić tą grę. Nawet w Ameryce doszło do takiego, do takiej parodii z Assassin's Creed Odyssey, że w paczkach z chipsami znajdują się kody na X-boostery, żebyśmy szybciej mogli zdobywać doświadczenie w Assassin's Creed Odyssey. W paczkach z chipsami! Ja myślałem, miałem nadzieję, że przez długi czas nie spotkam się z czymś takim w Polsce, ale jakiś czas temu kupiłem napój energetyczny w zwykłym spożywczaku i co patrzę na puszce tego napoju energetycznego, masz tutaj kod, wprowadź go na konsoli czy na komputerze do swojego Call of Duty Black Ops 4, a odblokujesz X-boostera. Tak. Dzisiejsze granie w gry. W zajebistą stronę to wszystko idzie. Player's Choice, wybór gracza. Tylko nie jest wybór gracza, bo specjalnie spierdolimy ci grę, po to byś musiał płacić. No zajebiście. Cieszę się, że dajecie mi wybór. Tylko, ponownie, czemu nie w postaci cheatów? Wtedy to byłby mój wybór. To byłby w 100% mój wybór, czy wpisać sobie cheata i ominąć jakiś tam niefajny moment w grze. Nie? Bo w ten sposób firma nie zarobiłaby na mnie kasy, dlatego wybór gracza, ale płać. I tutaj masz 10 powodów, dla których powinieneś nam zapłacić. Wielorybie.